Kulki nad stołem znajdują się na wysokościach H1, H2, H3, H4 i H5, odpowiednio coraz to większych. Jak i ile razy większych, o tym za chwilę. Ruch każdej z kulek będzie jednostajnie przyspieszony bez prędkości początkowej. Będzie to swobodny spadek. Możemy więc każdą z przebytych dróg przedstawiać wzorem gt kwadrat przez 2. Dla pierwszej kulki mamy gt kwadrat przez 2 5 cm. Dla drugiej H2 jest równe g2t do kwadratu przez 2, to jest 20 cm. Odpowiednio trzecia 3t do kwadratu, czwarta 4t i piąta 5t do kwadratu. Mając te drogi, jakie mają przebyć kolejne kulki, znajdujemy, że pierwsza kulka nad stołem jest w odległości 5 cm, druga oddalona od niej na początku jest o 15 cm, trzecia 25, czwarta 35 i piąta o 45 cm.